Zrobię sobie nowy tatuaż. O, to Brian. Nie, nie boję się igieł. Powinnam z nim porozmawiać. Jak wyglądam? Do dzieła. Czego tu szukasz? Hej, Brian. Hej, co tam? Fajny miś. Też takiego mam, to znaczy... Hej, to moje. Ale żałosne. Oddawaj. Byłaś blisko. Przestań. Hej, dajcie spokój. Ta, w sumie masz rację. Sorki, Lizzie. Kotku, to było słabe. To moja wełna, jednorożcu. To nie fair. Kto to? Och, to ty, skarbie. Wszystko okej? Nie chcę o tym gadać. Och, nie płacz, słonko. Babcia jest przy tobie. To nic. Muszę sama sobie z tym poradzić. Dlaczego Brian z nią jest? Byłaby z nas taka ładna para. O, mogłam się domyślić, że chodzi o chłopaka. Chyba wiem, jak to rozwiązać. Chodź. Usiądź tu. Co? Co się dzieje? Babciu, czy ty wiesz, co robisz? To nie pierwszy raz, kiedy próbuję zdobyć uwagę chłopca. Jak myślisz, jak udało mi się uwieść dziadka? A teraz się nie ruszaj. Ła, odłóż te nożyczki, kobieto. W porządku, mam plan B. Wróciłam. Co to jest? To grill. Będziemy jadły kiełbaski? Nie, ale przyda nam się węgiel. Musimy zmienić twój styl. Ten chłopak chyba lubi brunetki. Pożegnaj się więc ze swoją blond czupryną. Mówisz poważnie? Owszem, dodam tu sok z cytryny. Trzeba go tylko wycisnąć. Tyle wystarczy. A teraz muszę z tego zrobić pastę. Nie jestem przekonana. No dobrze. Wygląda dobrze. Chyba już gotowe. Przygotuj się. Robię to tylko dla Briana. Muszę założyć rękawiczki, bo narobimy trochę bałaganu. Nabiorę porządną porcję, a teraz nałożę pastę bezpośrednio na włosy. Wow, spójrz na ten kolor. Jest taki ciemny i mroczny. Zaczynam tego żałować. O, daj się ponieść. Już prawie koniec. Wyglądasz świetnie. Serio? Czy tylko tak mówisz? Wow, wyszło świetnie. Przepraszam, że w ciebie wątpiłam. Wyglądam super. Zdecydowanie. Niech na ciebie spojrzę. Mamy jeszcze trochę pracy. Czas na warkoczyki. Będą wyglądały uroczo i prosto się je robi. Została jeszcze druga strona. Jestem zadowolona z efektu. Przepiękne. Dzięki, babciu. Jesteś najlepsza. Uściskaj mnie, skarbie. Pozbędziemy się jeszcze okularów. Świetny pomysł. Czuję się piękna. Trzeba jeszcze pomalować paznokcie, ale nie stać mnie na manikur. Zatem zrobię to sama. Mam tutaj lakiery we wszystkich kolorach. Którego mam użyć? Wybór jest zbyt szeroki. Ten jest zbyt jaskrawy. A może ten? Nie, nie pasuje do mojego mrocznego stylu. O tak, to jest to! Będzie wyglądać olśniewająco. Buteleczka jest pusta. Lakier się skończył. Typowe. Moment. Wykorzystam czarny pisak. Rozmontuję go. Potrzebuję tylko tuszu. I miseczki. Ta się nada. Muszę w to dmuchnąć. Tusz powinien wypłynąć. Właśnie tak. Kręci mi się w głowie. A teraz wezmę pędzelek i zanurzę go w tuszu. Mogę nim pomalować paznokcie. Idealnie. Dobrze się rozprowadza. A teraz wystarczy poczekać. Tuż wyschnie, a moje paznokcie będą czarne. Wow, tylko na nie spójrzcie. Muszę je pokazać babci. A masz. Hej, babciu. Zobacz, jakie mam paznokcie. Bardzo ładne, skarbie. Sama je pomalowałam, a wyglądają tak profesjonalnie. To prawda. O nie! Babciu, co ty zrobiłaś? Musisz bardziej uważać. Przepraszam. Zaraz cię wyczyścimy. Ponosi mnie kiedy piekę. Jestem czysta? Chyba tak. Na co tak patrzysz?
twoja cera jest jak porcelana. Daj mi rękę. Wow, wygląda bladziej. To przez mąkę. Wow, to lepsze niż makijaż. Babcia znów się spisała. Muszę iść się uszykować. Robienie na drutach to czysty relaks. Hej, babciu, muszę dokończyć mój makijaż. A, to nie wystarczy. Co mam zrobić? Och, już wiem, użyję eyelinera. To zupełnie mnie odmieni. Chcę, żeby Brian zakochał się w tym spojrzeniu. Muszę namalować ładne kreski. Ło, nic prostszego. A teraz drugie oko. Narysuję linię, a potem ją wywinę. I już, bez problemu. Hej, coś jest nie tak. Jedna linia jest cieńsza. Naprawię to. Trochę ją pogrubię. O, wygląda jeszcze gorzej. Spróbuję to wyrównać. Znowu to samo. Teraz musi się udać. O, głupi eyeliner. To będzie wielki, gruby szal. Mojej małej księżniczce musi być ciepło. Powiedz szczerze, wyglądam źle? O, to wampir. Moje serce. O nie, trzymaj się, babciu. Mam twoje tabletki. Ale się wystraszyłam. Blada skóra, ciemne oczy. Myślałam, że nadszedł mój czas. Nie ruszaj się. Och, to nieprzyjemne. Tak nie może być. Momencik. Mogę to wykorzystać. Teraz stworzysz idealną kreskę. Odetnę jeden róg. O, gdzie on jest? O, tutaj. Idealnie. Och, wykorzystamy też moją gumę. Przykleję ją tutaj. Czego jeszcze potrzebujemy? Już wiem. Przymocuję wsówkę do gumy. A teraz naprawimy twój makijaż. Daj mi eyeliner. Proszę bardzo. Pokoloruję nim ten kawałek blistra. Musi być dokładnie pokryty. Wygląda dobrze. A teraz się nie ruszaj. Przycisnę to do twojej powieki. I w ten sposób stworzymy idealną kreskę. Zawsze się udaje. Wow! Ale jesteś sprytna, babciu. Wow! Wyszło super! Cały czas mnie zaskakujesz. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Takie jest moje zadanie. Piekę ciasteczka dla Briana. Oby mu zasmakowały. Mam przepis od babci. Jest najlepszy. Poczekam, aż się zarumienią. Ach, będzie bosko. Fajnie się ubrałaś. Wow! O, hej, Brian. Idź sobie, Molly. Muszę się dobrze zaprezentować. O, mamo, on ze mną flirtuje. Wiesz, spędzamy ze sobą mało czasu. To musi się zmienić. Mówiłem ci już, że jesteś śliczniutka. Poszedłbym za tobą jak w dym. He? Dym? Co, co się dzieje? Moje ciasteczka? O nie, spaliły się. Co za katastrofa. Brian na pewno tego nie zje. Chyba nikt tego nie zje. Momencik. Ale mam pewien pomysł. Powinnam odświeżyć garderobę. Włożę tę sukienkę do piekarnika i podkręcę temperaturę. Będę miała czarną kreację. Naprawdę miałam taką dziurę w kurtce? Chwila, czy to dym? O nie, ogień pali się. Spokojnie, Lizzy. Już idę. Uratuję cię. Co ty wyprawiasz? O hej, zobacz, to moja nowa sukienka. Ładna, prawda? Pasuje do mojego stylu. Czekaj, pracowałam nad tą pozą. Prześlicznie. He? Co to? Mamusiu! Chwila, co to jest? No hej! Pamiętaj, bądź humorzasta. Bardzo mi się podoba twoja nowa fryzura. Serio? To miłe? Co się dzieje? Brian, hej! O, to Molly. Ignoruj ją, zaraz sobie pójdzie. Co tu się wydarzyło? To nie fair! Już myślałam, że nie przyjdziesz. Chodź tu. Och, Olivia! Weź mnie w swe ramiona! Niesamowicie całujesz. Wiem. Wow, gdyby tylko to była prawda. Jest tylko jeden sposób, by tak się stało. O, Miles? To dla mnie? Chyba wiem, jaka będzie twoja odpowiedź.
Tak, nareszcie spełni się moje marzenie. Zaczekaj, nic nie widzę. Muszę założyć okulary. A, to chyba pomyłka. Miałeś zaznaczyć tak. Tak, jasne. Ty i ja? Żartujesz sobie? Nara, kujonko. Ale, Miles. Gdzie ja trafiłam? O, po co pytałam? Ktoś ty? Starszy sierżant Lexi, policja modowa i chyba jestem na miejscu zbrodni. Idziesz ze mną. Czy to konieczne? Owszem, uwierz mi. To co teraz? Mamy sporo do roboty. Obróć się. Muszę. Uii! Wow, kręci mi się w głowie. O, ładnie. Zawsze chciałam tego spróbować. Jest taki mroczny. Aż mi się lepiej zrobiło. Zaraz, chyba nie o to w tym chodzi. Powinnam być ponura, prawda? Teraz lepiej. Ojej, a co to? Czy to jest ręka? Zdejmijcie ją ze mnie. Czegoś jeszcze brakuje. Daj mi chwilę. Przyda nam się to urządzonko. Naprawdę? W mig zmieni twoje paznokcie. O, fajnie. No dobrze. Tutaj włożyć palec? A teraz przyciskamy. Wow, mam pająka na paznokciu, ale ekstra. Dzięki, zróbmy teraz pozostałe. Dobra, proste i szybkie, prawda? Podoba mi się. Nie zapominajmy o drugiej ręce. Się robi. Cyk i gotowe. Jesteś niesamowita. Wiem. Są całkiem upiorne. To co teraz? Mam tu dla ciebie pewien filmik. Zapamiętaj te ruchy. Powinnam dać radę. To nie wygląda na trudne. Spróbuję. Jesteś gotowa? Życz mi powodzenia. Zaczekaj na mnie. Hejka. No to jedziemy. Na pewno zapamiętałam? O, jak to było? Ach, tak, obym się nie zbłaźniła. Co jest? Przekołam jego uwagę. Muszę tylko... zapomniałam o dezodorancie. Lepiej opuszczę ręce. O rany, ale cuchnie. Muszę lecieć, pa. Co? Gdzie on lezie? To moja najtrudniejsza sprawa. Zrobiłam coś nie tak? Nie przejmuj się, jeszcze zmieni zdanie. Chodźmy stąd. Siadaj. Może powinnyśmy sobie dać spokój. Nie, tak łatwo się nie poddamy. Wiem, zmienimy cię w cheerleaderkę. Ha, jak to zrobiłaś? Jeszcze peruka. O, chyba nie tą stroną. Jest tu kto? Wybacz. Zaraz już poprawiam. Od razu lepiej. Jeszcze nie skończyłam. Zmieńmy nieco tę fryzurę. Będziesz zjawiskowa. Tylko przełożymy włosy przez to małe coś. I włączamy. To narzędzie uplecie ci warkoczyki. Szybkie i proste w użyciu. I robi całą robotę za nas. No i gotowe. Na koniec jeszcze mały zacisk. Wow! Skąd ty to wszystko wiesz? Taka praca. Teraz druga strona. Jej! Jak ślicznie! Sama nigdy bym nie wybrała tego koloru. Fryzury też, ale podoba mi się. Jesteś niczym prawdziwa wróżka. Czy teraz mogę iść do Milesa? Nie, jeszcze nie. Pora na makijaż. O, no dobrze. Nie ruszaj się. Łaskoczesz mnie. O to właśnie chodziło. Ach, czasem sama siebie zaskakuję. Czyli ładnie wyglądam? Może zdejmę okulary? Wow, wszystko jest zamazane. Weź te pompony. Jesteś pewna? Naprawdę kiepsko tańczę. Będzie dobrze, patrz. Bądź pewna siebie i daj czadu. Wygląda na łatwe. Wierzę w ciebie. Dobra, jestem gotowa. I o to chodzi. Idę z tobą. Zawsze chciałam być cheerleaderką. Och, jest i Miles. Pora go zauroczyć. No, siema. O, zaczynamy. Świetnie. Tak trzymaj. Co to w ogóle ma być? Zapomniałam, jak to było. Nie mam wyjścia. Muszę improwizować. Uuu, tak jest. Czaj, te kocie ruchy.
Nie musiałem tego widzieć. Chyba mu się podoba? Nie, przestań. Dość się napatrzyłem. Miles, zaczekaj. Właśnie miałam ci coś pokazać. To na nic. Oszalałaś? Musimy się stąd zmywać. W końcu nam się uda. Nie poddamy się. Miles nawet nie chce na mnie spojrzeć. Już dobrze. Czekaj, wiem. To takie upokarzające. Za bardzo kombinowałyśmy. Musimy wyluzować. Mam co do tego dobre przeczucie. To samo mówiłaś o poprzednich. Ach, no proszę. To prawdziwe złoto? Spokojnie. Taka grupa kujonów opracowała sekretną formułę. Pozwala na przemianę. Będziesz trochę bardziej gangsta. Teraz powinnaś tryskać pewnością siebie. To całkiem przyjemne. Nie ma to jak masaż twarzy, co? Wow, zadziałało. Patrz na moje zęby. Teraz możemy gadać. Twój materiał pomocniczy. Musisz wiedzieć, do kogo uderzać. Oczywiście do Milesa. Żaden problem. Wiem, co robić. Dawaj to. Hej, potrzebuję tego. Co ja stworzyłam? Yo! Co jest grane, ziom? Mówisz do mnie? Sprawdź mnie. Jestem Olivia, więc patrz i podziwiaj moje flow teraz z bliska, bo płynę jak Wisła. Ej, możesz na mnie nie pluć? Niszczę rymem jak tasakiem. Może będziesz mym chłopakiem? Elo! Ej, muszę iść wziąć prysznic. Ale o co chodzi? Po co ja się w ogóle staram? Idę do domu. Myśl. Musi być jakiś sposób. Siadaj na krześle. Chyba powinniśmy odpuścić. Nic nie działa. Wiem. Mam tu coś na beznadziejne przypadki. Znaczy się trudne przypadki. To już chyba akt desperacji. Załóż ją. Musimy myśleć nie szablonowo. Wygląda dobrze. Sama nie wiem. To nie koniec. Potrzebuję jeszcze kilku rzeczy. Daj mi chwilkę. Gdzie to było? Dobra, do dzieła. Położę ci tę opaskę na głowie. Następnie wezmę kosmyk włosów i owinę go wokół niej. To nawet relaksujące. Ostatnio dużo się stresuję. Ojej, naprawdę? Tak, sama nie wiem czemu. Teraz zwiążę końcówkę opaski. I druga strona. Świetnie, policja modowa ponownie ratuje sytuację. O, jak ładnie! Co robisz? Potrzebne będą niewielkie poprawki. Nadamy ci bardziej wyrazisty wygląd. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Nie ruszaj się. Tak. Wow, jaki żywy kolor. Zostało jeszcze kilka rzeczy. Zdejmę teraz tę przepaskę. Dzięki niej masz śliczne loki. I nie musisz wydawać fortuny na fryzjera. Proste, prawda? Wow, spójrz na mnie. Wyglądam wspaniale. I jakie to było łatwe. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Jesteś moją prawdziwą wróżką chrzestną. Och, kochana jesteś. Zakładaj te buty. Ojej, wysokie obcasy? Ale mam dziś szczęście. I co mam teraz zrobić? Wskocz w nie. O, no tak. Ach, jakie mięciutkie. Wyglądam tak elegancko. Powinnam być na wybiegu. Och, załatwmy najpierw tę sprawę. A, czekaj, to ci się przyda. Nie chcemy chyba kolejnych wstydliwych incydentów. Wiesz, co mam na myśli. Nie patrzę. La, 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 la. Zrobione? Tak, założyłam. To co, jestem gotowa? O nie, potrzebujesz jeszcze tych balonów. Balonów? Wiem, co robię. Trzeba je wepchnąć pod sukienkę. No, dalej. Ostrożnie. O, nawet nie wiem, co powiedzieć. Co myślisz? Miles nie będzie mógł się oprzeć. Okej, masz tu podpowiedź. Pokaż. Więc mam po prostu iść przed siebie? Nawet ty tego nie sknocisz. Oby tak było. Załóż jeszcze to. Olivia! Zaczekaj! Witaj, przystojniaku! Widzisz jakieś zmiany? Cześć, mała! Jesteś taki zabawny! Podobasz mi się? Olivia? Jestem królową wybiegu! Muzą show biznesu! No nie powiedziałbym. Raczej przeciwnie. To jeszcze nic! Przywitaj się z dziewczynkami!
co to jest grane? Widzicie to, co ja? Ups! Zaraz, to tak się da? O matko, ja to wyjaśnię! To ja już pójdę. Miles! Powinnam była to przewidzieć. Balony i nowicjuszka to złe połączenie. Zacznijmy od początku. Nareszcie czuję się sobą! Powodzenia! Hmm. Wow, Olivia! Cześć, Miles! Wyglądasz cudownie! Mam coś dla ciebie! Pokaż! Hmm, nie sądzę! Spadam stąd! Olivia, zaczekaj! Kocham cię! Gotowe! Wyglądamy cudownie! W kupie siła, co nie? Ale wy jesteście tragiczne. Hej, to nie było miłe. Patrzcie to. Bu! O co ci chodzi? Już dobrze, nie denerwuj się. Widzieliście? Prawie posikały się ze strachu. O rany. Patrzcie, to Miles. Jest taki cudny. Nie tak szybko, kujonico. Cześć, Miles. Fajny ten, no, krawat. Poprawię ci makijaż. I jeszcze szybka chmurka perfum. Och, pachnie trochę jak moja babcia. Patrz na to. Nieźle, co? Ha, fakt. Zaśpiewaj mu coś. Ty tak na serio? Fajna melodia. Masz bardzo ładny głos, Claire. He? Co to jest? Dajmy czadu. O tak! I to jest muza. Teraz solowa. To rozumiem. I co ty na to, łamago? Ukończyłam szkołę tańca. Przez internet. Zawsze coś. Wow, co za gracja. Ten skok się nazywa jakoś tam z francuska. Nie wiedziałem, że jesteś taka obyta. Jakie to wzruszające. Mogę cię czegoś nauczyć jak coś. Chyba nie sprawdziłbym się w balecie. Pokaż im, jak to się robi, Sky. Jedziemy. To już co innego. Dajesz, Sky. Uwaga. Brawo. Łatwizna. Pokaż im! Dopiero się rozkręcam! To jest super! Balet jest dla nudziarzy! Udam, że tego nie słyszałam! Dość gadania! Huh? Hej, to nie fair! Nie dam tak łatwo za wygraną! Ja też potrafię złapać na lasso! Ostrożnie! Dziewczyny, proszę was! On jest mój! A właśnie, że mój! Ciągnij! To boli! Przestańcie! Uch, a to co za koleś? A wy dokąd? Widzę, że nie mam innego wyjścia. Siad. Zaczynamy dzisiejszą lekcję. Zapiszcie temat lekcji. Pora na... Muszę zadbać o dramaturgię. Grzeczna kontra niegrzeczna gwiazda szkoły. O, a którą ja jestem? Naprawdę musiałaś pytać? Więc powiedziałam Sarowi, że to ja mam rację. Dałam mu pałę. Mówię wam, ale było śmiesznie. Tak, tak, to naprawdę ja. Wow, jak ona fajnie wygląda. Do później. Ale... Czy to prawdziwe tatuaże? Bolał cię kolczyk w nosie? Też bym taki chciała. Tatuaże są aż takie fajne? Każdy może je mieć. Nie wierzę, że to robię. Czuję się jak buntowniczka. Chodź, chodź! Nie wstydź się! Co mogę dla ciebie zrobić? Mamy ogniste czachy, pająki. Wybierz coś. Więc jak będzie? Ta róża mi się nawet podoba. A nie wolisz czegoś z pazurem? Może taka kobra? Och, nie jestem wielką fanką węży, ale niech będzie. Świetnie. Nie wiem, czy dam radę. Co jest? Przepraszam, trochę się denerwuję. Dobra, możemy zaczynać. No to jedziemy. Przepraszam. Zaraz się ogarnę. Daj mi chwilę. Do trzech razy sztuka. Dam radę. Nie, jednak nie. Dokąd to? I tak wróci. Wszyscy wracają. To nie był dobry pomysł. Może kolczyk? To chyba lepszy pomysł. Ha? Nie ruszaj się. Ach, matko, jak to strasznie boli. Nie ma mowy. Ach, jesteś bardzo dzielna. Nie wierzę, że prawie dałam się na to namówić. I co ja teraz mam zrobić? Też bym chciała fajnie wyglądać. To
bez sensu. Chyba, że... Chyba mam pewien pomysł. Gdzie one są? Aha! Moje naklejki z tatuażem. Właśnie tego szukałam. A to co? Spinacz też może się przydać. Zrobię z niego subtelny kolczyk. Tylko które wybrać? Kolczyk czy tatuaż? Najpierw odetnę małą końcówkę tego spinacza. Będzie z niego idealny kolczyk do nosa. Hejka! I co powiecie? To moja metamorfoza. Możemy iść dzisiaj z tobą? Teraz każdy będzie mi zazdrościć. Claire? Później pogadamy, dziewczyny. Właśnie, do później, dziewczyny. O, hej, Lexi. Jak ci się podobają moje tatuaże? Czy to jest tęcza? Patrz, ale nie dotykaj. Nadal trochę boli mnie ramię. Wiesz, od igły i w ogóle. A, psik! Fu, obrzydliwe! Och, ale wstyd. Okej, zakowałam całą noc. Dam radę. No nie. Och, ale nuda. Nie jest tak źle. Lepiej nie marnować czasu. Psst, nie wierzę. Miles mnie dotknął. Hej, pomożesz mi? Ach, no nie wiem. Proszę, wynagrodzę ci to. Chyba się zdrzemnę. Claire, Claire. Hej, co słychać? Pomożesz? Ha, nie śpię. Hej, no weź! Musisz mi pomóc! No we! Ale ty jesteś! Już wiem! Sama podkradnę jej odpowiedzi! Dobrze, że mam dobrego cela! To tylko rozgrzewka! O-o! Niedobrze! Jakim cudem to poleciało aż tam? Co? Kto mi popsuł peru? Znaczy fryzurę? No! Co jest z tą łapką? Ach, kwiat mnie atakuje! Auć, czemu matka natura się na mnie mści? Przecież nic jej nie zrobiłem! Okej, tym razem się uda, na bank! Serio? Nie wiem, o co ci chodzi. Mogłaś po prostu podać mi odpowiedzi. O nie! Nauczyciel się zaraz obudzi! Muszę dokończyć sprawdzian! A ja potrzebuję tych odpowiedzi! Spróbujmy jeszcze raz! Mam! No i patrz, co narobiłaś! Co to za hałasy? Co tu się dzieje? Ja nic nie zrobiłem! To jej sprawka? Wynocha z klasy! Ech, nie zazdroszczę. To nie fair. Trochę mi jej szkoda. La la la, uwielbiam chemię. Zaraz zaczynamy. Chwila, podejdźcie no tutaj. Coś nie tak? Niech no ci się przyjrzę. Moi uczniowie mają wyglądać idealnie. Żadnego błazeństwa na mojej lekcji. Wygląda w porządku. Skromny i schludny ubiór. Buty idealnie zawiązane. To mogę już usiąść? Jeszcze nie skończyłam. Jak twoje podkolanówki. Poniżej kolana i nieskazitelnie białe. Dobrze. Żadnych zabrudzeń na butach. I porządnie wypolerowane. Doskonały ubiór. Tak trzymaj. Dziękuję. Policzy się do oceny na koniec roku? Co mamy tutaj? Teraz będzie ciekawie. No hej, jak tam? Wiem, wiem. Wyglądam deczko inaczej. Ale połączenie przednie. I co pani na to? Ewidentnie nie potrafisz dobrać stosownego ubioru. Nie rozumiem dzisiejszej młodzieży. Nie ruszaj się. Trzymaj. Wow, sporo tu różu. Guma. Zmyjmy ten szpecący makijaż. Ale ja lubię ten kolor. I pozbądźmy się tych świecidełek z włosów. Wyglądasz jak klaun. A to? Czy to psia obroża? Załóż to. Prawda, że lepiej? Co pani zrobiła? Nawet ja bym tego nie ubrała. Znaczy, wygląda świetnie. Też tak myślę? Jeszcze jedna rzecz. To jest ohydne. Masz jeszcze pluszaka do kompletu. Ale wstyd! Co pani ze mną zrobiła? Oby mnie tylko nikt nie zobaczył. Kto w ogóle kupuje takie ciuchy? Muszę zmienić szkołę. Ja uważam, że wyglądasz rozkosznie. I przede wszystkim jak człowiek. Możesz usiąść. Co za zmiana, Lexi! Powinnaś częściej nosić ten kolor. Wyglądamy jak najlepsze psiapsiółki. Nie odzywaj się do mnie. Ach, dawaj tu lasa. Zabierz ode mnie te ręce. W życiu.
Lepiej pójdę na lekcję. Wow, Miles świetnie dziś wygląda. Faktycznie. Hej, ja pierwsza go zobaczyłam. Zostaw mnie. Auć, to boli. Wracaj tu. Nie! Au! Zgubiłaś szkło kontaktowe? Hej, Miles, mogę się dosiąść? To jeszcze nie koniec. Zapłacisz mi za to. Zobaczysz. Och, Miles, jesteś taki przystojny, znaczy zabawny. Jesteś taki zabawny. Zaraz, mam pomysł. Wiem, jak zwrócić jego uwagę. Ale nie do ust. Nałożę trochę szminki na piętę. Tyle wystarczy. Pora na przedstawienie. Och, co za ból! Co ta Lexi znowu kombinuje? Ha? Nic ci nie jest? Moja pięta, spójrz. Boli? Pomożesz mi? Ejć, to nie wygląda za dobrze. Lepiej nie ryzykować. Wow, jesteś taki silny. Mój bohaterze. Okej, to jej się udało. Szkoda, że ja na to nie wpadłam. Gotowi na kolejną fascynującą lekcję? No pewnie. Wyśmienicie? Zaczynajmy więc. Wiedza to klucz. Klucz do prawdziwego skarbu. Hm? Co to za spanie na mojej lekcji? Lexi? Pobudka? Hej, śpiąca królewno! Otwieramy oczka i uważamy. Dziękuję. Ależ ona jest irytująca. Tak lepiej. Tak więc fizyka. Jej moc otacza nas zewsząd. Bla, bla, bla. Schowam się lepiej za książką. Lexi? Co ty robisz? Znowu śpi, prawda? Przeszkadzam ci w czymś, Lexi? Wow, niezły z niej śpioch. Ach, to pani znowu. Co to ja chciałam? Ach tak. A miałam taki piękny sen. Oczy same mi się zamykają. Może dzięki temu da mi spokój. Narysuję sobie oczy na powiekach. Wystarczą dwie małe kropki. Nawet się nie zorientuję. Może będę mogła spokojnie pospać. Lexi, budź się! Żarty sobie robisz? Zaraz to naprawię. Proszę nie robić takich głupstw. Ale ja nie chcę iść do szkoły. Zrób tak jeszcze raz, a oblejesz. Musi pani tak krzyczeć? Nie życzę sobie żadnego spania na mojej lekcji. Fizyka, niesamowita dziedzina nauki. Chyba dziedzina usypiania. To powinno zadziałać. Lexi jest dziś wyjątkowo skupiona na lekcji. Zaraz, coś mi tu nie gra. Lexi, czy ty mnie słuchasz? Chwileczkę, przecież ty nie nosisz okularów. Wiedziałam. Co pani znowu robi? Nie można nawet na chwilę przemknąć oczu. Konfiskuję je. A wracając do niesamowitego świata fizyki, patrzcie uważnie, to wam się spodoba. Wow, to faktycznie fascynujące. Widzicie? To proste. Niech pani trochę zwolni, nie nadążam. Rozumiecie? Nie. Claire? I po co ja się staram? Claire, powiedz coś. Tylko nie to. To już czwarty raz w tym tygodniu. Jest tam kto? Juhu! Hej, słyszysz mnie? Wiem, że mnie słyszysz. Pewnie masz namalowane oczy, co? He? Już dzwonek? Papasie! Czekajcie! Nie! Jeszcze nie skończyłam! To fizyka! Musicie ją znać! Nie idźcie! Ach, co za dzień! To będzie dobre. Szafce jest ogromny pająk! Ha! Powinnaś siebie teraz widzieć! To twoja sprawka? Ach, obrzydlistwo! Dlaczego? Bo to śmieszne, dlatego! Hej, słyszeliście? Nastraszyłam tą kujomkę! Czemu ona musi być taka okropna? Już ja jej pokażę! Hej, Lexi! To nie było miłe! No i? Żądam przeprosin! Lepiej uważaj na słowa, albo będziesz mieć kłopoty! Nie boję się ciebie. Och, czyżby? Na pewno chcesz w to brnąć? Co? Nie! To bitwa na taniec. Ach tak, niech będzie. Zaczynajmy. Ostrzegam, jestem naprawdę dobra. Czaj te kocie ruchy. Umiesz tak? To chyba miał być taniec, a nie rozgrzewka. O, będzie się działo. Wow! Nie masz ze mną szans. Już przegrałaś. To raczej ty przygotuj się na porażkę. Ta, akurat. I co powiesz na to? Mogę tak codziennie. Ach tak, no to spróbuj nadążyć.
Old school. Mówi ci to coś? Cóż za pojedynek. O, wow! I co powiesz? To wszystko, na co cię stać? Kończę z tobą. Patrzcie, oszalały. Woohoo! Uważaj! Ty też widzisz te nietoperze? Co? Nie, tylko ładne ptaszki. To musiało boleć. Jesteś beznadziejna. Hej, jak leci? Dobra z ciebie, kumpela. Chociaż nie jesteś zbyt gadatliwa. Zaraz temu zaradzimy. Jestem dobra z ważenia mikstur. Chyba wiem, co robię. Pora na odrobinę magii. Uch, czy ta czaszka na pewno oznacza coś dobrego? Chyba nic złego się nie stanie. Zobaczmy. Zaraz, różowy? O nie, co ja narobiłam? Nie, tylko nie to! Niedobrze, wybacz mi. Chyba jednak muszę się bardziej podszkolić w tych miksturach. Zaraz, co się dzieje? To niemożliwe. Och, jesteś jakaś większa niż ostatnio. Wręcz ogromna. Co tam słychać na górze? Cześć, Wednesday. No, hej. O, czyżby ktoś tu był nie w humorze? Nawet się nie waż. Urocza jesteś. Otwórz szeroko. Poczekaj, poczekaj. Dobra, możesz otworzyć. Co to? Fuj, chyba zwymiotuję. Wszędzie ten różowy. Co? Nie podoba ci się? Aż oczy bolą. Zabierz mnie stąd. Ech, załóż to. Dawaj, nie wierzę, że mnie tu przeprowadziłaś. Ach, od razu lepiej. Taki styl to ja rozumiem. Wiedziałam, że ci się spodoba. Przynieś coś. Wow, ile tu wspaniałych ubrań. Niesamowite. Och, to jest ładne. O, w tym będzie mi idealnie. Ha? Co to? Możesz wybrać cokolwiek, tylko sobie zażyczysz. A mogę tę trumnę? To chyba nie jest. Zresztą tak, pewnie, że możesz. Ale wyjdź już z niej. Juchu. Upatrzyłaś sobie jakieś buty? Podobają mi się. Są nieco inne od reszty. Zazwyczaj nie gustuję w szpilkach, ale te chętnie bym nosiła. Dobrze się bawisz? Uwielbiam takie wypady na zakupy. Jesteśmy do siebie tak podobne. Błagam, wypluj to. Och, jakie mięciutkie. Teraz to już musisz je kupić. I tak bym je wzięła. Wow, patrz. Szkielet. I ta suknia. Muszę taką mieć. Jak wyglądam? Świetny wybór. Pasuje do ciebie. No raczej. Czuję się wspaniale. Przymierzę ją. Wow, wyglądam zjawiskowo. Obiecałam sobie, że nie będę płakać. Moja kochana dziewczynka, wyglądasz cudnie. Jakbym o tym nie wiedziała. A jak ci się podoba bez okularów? Zaraz. To jest różowe? Och, tego się właśnie obawiałam. Poprawię sobie tylko grzywkę i jestem gotowa. Niespodzianka. Nie rób tego więcej, proszę. O co chodzi? Wszystkiego najlepszego. Mam dla ciebie prezent. Myślę, że ci się spodoba. Jesteś kochana, ale nie musiałaś. Ha? Jeszcze coś? Odwróć kartkę. O, darmowa stylizacja. Ale mi się podoba mój wygląd. Jednak doceniam gest. Do dzieła. Mam co do tego złe przeczucie. To krzesło zawsze stało w łazience? Zobaczmy, z czym będziemy dziś pracować. Będziesz mnie stylizować? O! Nie ruszaj się. To trzeba wyrzucić. Mam pewien pomysł. Będziesz wyglądać o niebo lepiej. Ale jak? Ha, całkiem nieźle. To dopiero początek. Zmyjmy tę ohydną szminkę. Ciemniejsze odcienie będą lepiej współgrać z twoją porcelanową cerą. To doda ci trupiego uroku. Nawet mi się podoba. To też trzeba zamalować? Od razu lepiej. Nie za ciemne? Absolutnie. Idealne. Już nie mogę się doczekać. To co dalej? Nowy strój. Wybrałam ten specjalnie dla ciebie. Nie jest to mój ulubiony kolor, ale nawet mi w nim dobrze. Czegoś jednak brakuje. Co z butami? Z czym? Och. Co mam założyć na nogi? Bez obaw. Mam tu coś w sam raz. Idealny rozmiar. Masz oko do tych rzeczy. Jestem modową influencerką, a teraz zatańczmy. Uwielbiam tę część. Chodź to do mnie. Hej, tego nie było w umowie. Mam nadzieję,
dzieje, że jesteś głodna? Zrobiłam ci pyszną sałatkę ze specjalnym składnikiem, miłością. Dzięki, ale nie. Co? Ale nawet nie spróbowałaś. To co będziesz jadła? Na przykład te pączki. Tada! Nie możesz jeść takiego paskudztwa. Ach tak? No to patrz. Zamierzam delektować się każdym kęsem. Wyglądają pycha. Ślinka mi cieknie na samą myśl. O tak. Przepyszne. Powinnaś spróbować. Nie ma mowy. Nawet bym ich nie tknęła. Jak sobie chcesz, będzie więcej dla mnie. Nie wierzę, że je jesz. O, mam pomysł. Muszę tylko działać szybko. Hej, to moje. Lepiej mi to oddaj. Patrz, co mam. No, spróbuj. Ale ty mnie wkurzasz czasem. Są zbyt kolorowe. Wolę coś nieco ciemniejszego. Myślę, że ci posmakują. Nie wydaje mi się. Wolę tego pysznego burgera. Niezły, co? Co? Skąd go masz? To nieistotne. Ważne, że jest wprost przepyszny. Wow, nawet nie wiem, czy zmieści mi się w buzi. A tak się starałam. Specjalnie dla ciebie robiłam te makaroniki. No cóż, ja cię o to nie prosiłam. Dość tego! Wstawaj! Co? Czyż nie jest rozkosznie? Raczej okropnie. Czemu ty zawsze to robisz? Spokojnie, rozluźnij się. Dobra, przestań już. O co ci chodzi? Zaczekaj tutaj. Leci samolocik. Nie. Żartujesz sobie ze mnie. To jeszcze nie koniec. Kręci mi się w głowie. Nie znoszę tego. Chyba będę wymiotować. Wszystko wokół się kręci. Teraz nie patrzę. Muszę szybko przerobić te brokuły. Dobrze, że mam barwnik spożywczy w sprayu. Niczego się nie domyśli. Ha? Co to? Pyszna przekąska. Znowu pomalowałaś brokuły? Że co znowu? Ha, jesteś tego pewna? Nawet bym nie śmiała. Dobra, to spróbuję tego. Och, chrupiące. Uf, udało się. A, schowaj te zębiska. A jej co się stało? Przecież i tak wiem, że to brokuły. Gotowanie mnie odpręża. Ha, co dalej? Szczypta pajęczyny? Może jakiś gacek? Wiem. Pająk. Świeżutki. Warto używać lokalnych produktów. A ty dokąd się wybierasz? Trochę upiorny, co? Ale świetnie nadaje smaku zupom. Ach, i ten śliczny wężuś. Hop do gara. O tak, niech wszystko się dobrze przegryzie razem. To miał być jeden szczur czy dwa? Chyba tylko jeden. Zresztą co za różnica? Lepiej to dobrze zamieszam. Powinnam zainwestować w porządny kociołek. Pachnie wybornie. Nie mogę się już doczekać. Niech się teraz pogotuje. To już wszystko. Lepiej zerknę w ten przepis. Ha, zobaczmy. Pająk jest. Wąż jest. Szczur też jest. Potem skorpion i... No tak, nietoperz. Wszystkie składniki są niezbędne, by stać się wampirem. Wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Gdzie ja to miałam? Musi gdzieś tutaj być. Jeśli mi odleciał, to się wścieknę. Ach, jest. Już myślałeś, że mi uciekniesz, co? Wskakuj do środka. Chyba jest już gotowe. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Zaraz się przekonam sama. Tak jak uczyła mnie babcia. No cóż, na zdrowie. Będę najwspanialszym wampirem. Trochę jak ogórkowa. Coś się chyba dzieje. Zaraz, to chyba nie tak. O nie, co to ma znaczyć? Robi się czerwona. Wednesday? Jesteś tutaj? Wydawało mi się, że ją słyszałam. Co za paskudny dzień. Pomocy. Hej, tutaj. Wednesday? Czy to ty? Pomóż mi. Musisz mnie odczarować. Czy ja śnię? Co ty wyprawiasz? Wiesz, że wyglądasz jak róża. To upokarzające. Ach, ale co się stało? Nie chcę o tym teraz mówić. Ha, chyba wiem, co robić. Mam tutaj śliczny wazon. Żartujesz, prawda? Och, wyglądasz uroczo.
Będziesz pasować na stole. Nawet się nie dasz. Pożałujesz tego. Tylko poczekaj. Wow, ale ten kanał jest super. Mogłabym go oglądać cały dzień. Uwielbiam jej styl. Jest taki mroczny. Mam ochotę na metamorfozę. Zacznę od nałożenia podkładu na dłoń. Ale łaskoczę. Kiedy już pokryję dłoń, użyję kredki do makijażu. Narysuję na niej cienką linię. Chcę, żeby przypominała bliznę. Wygląda nieźle, ale trzeba tu czegoś więcej. To dopełni moją stylizację. Wow, moja własna Rąsia. Będziemy się razem świetnie bawić. Chwila, co ty robisz? To chyba ma swój własny mózg. Przestań! Hej, wracaj tu! Wow, to dość poręczne. Co tu się dzieje? Chcesz, żebym to przeczytała? Nie przepadam za książkami. Wolę oglądać filmy. O co tu chodzi? Gdzie ja jestem? To wszystko twoja wina. Lepiej bądź grzeczna. Co znowu chcesz? A, to ciekawe. Nie wiem, czy uda mi się stworzyć taką stylizację. Zobaczmy. Wszystko jest takie kolorowe. Nie ma tu żadnych czarnych ubrań. Wygląda na to, że nie mam wielu opcji. Nic lepszego nie znalazłam. I co my teraz zrobimy? Czy to farba w sprayu? Hej, całkiem niezły pomysł. Warto spróbować. Czekaj, co ty robisz? Mam co do tego złe przeczucie. Oddawaj to. Puszczaj. Przestań, mówię serio. Zróbmy to tak, jak trzeba. To dopiero będzie coś. Nie ruszać się? Wow, niesamowita różnica. Ale przyda się jeszcze parę przeróbek. Przyszyję do dekoltu siatkową tkaninę. To nada ubraniu oryginalności. Może powinnam zostać projektantką mody. Czas na przymiarkę. Wow, kręci mi się w głowie. Wow, spójrzcie na moje włosy. Ale super. Podobają ci się? O, idzie mama. Skarbie, coś ty narobiła? Nie będę tego sprzątać. O czym ty mówisz? O, to jest sztuka nowoczesna. Och, nawet ładna. Uff, ale było blisko. A co ty masz na sobie? Wyglądasz jak nieboszczyk. Nigdy nie zrozumiem współczesnej mody. Cóż, ważne, żebyś ty była szczęśliwa. Pa, mamo. Udało się. Dobra robota. No to co dalej? Podoba mi się mój nowy styl. Ale czegoś mi brakuje. Potrzebuję biżuterii. Na przykład pierścionków. O! Wow, skąd to wzięłaś? Mroczny i gotycki. Podoba mi się. Dasz mi go? Proszę. No hej, bardzo proszę. Ale jesteś wredna? No dalej, dawaj mi to. Przestań uciekać. Dłonie mogą uciekać? To trochę dziwne. Nie ruszaj się. Przestań. Chcę ten pierścionek. Czekaj, nie mam na to czasu. Ale z ciebie wkurzająca rączka. Ha? Czy to długopis 3D? Cóż, świetny pomysł. Mogę sama stworzyć pierścionki. Co by tu narysować? O, już wiem. Narysuję kontury ołówkiem. A potem poprowadzę linię piórem 3D. Teraz wystarczy zrobić wypełnienie. Następnie stworzę kółko. To bardzo proste. Na koniec wystarczy połączyć części. A teraz dorysuję detale białym kolorem. Wow, wygląda przerażająco. Czyli tak jak chciałam. Po co komu diamenty? Zrobiłam też pierścionki z nietoperzem i z duszkiem. Co ty na to? Ha? Mam ci je dać? Nigdy! Są moje! Ale z ciebie artystka? Ale bywasz dość posępna. Rysujesz groby? O, zaraz psiknę. A, psik! Och, obym nie była chora. To by było okropne. O, dzięki. Muszę wydmuchać nos. Na czym to skończyłam? Fu, bardzo przepraszam. Ale nic na to nie poradzę. Który kolor mam wybrać? Jakieś pomysły? Czarny? Och, no dobra. O, kolejne psiknięcie. O, jednak nie. Rysowanie jest naprawdę relaksujące. O nie, czuję, że zaraz znowu kichnę. I to bardzo mocno. Okej, zrywamy to. Do wyrzucenia. Dość tego. Ten pokój musi się zmienić.
O tak, wspaniałe uczucie. Tego też chcę się pozbyć. Za dużo kolorów. To o wiele bardziej w moim stylu. Wygląda super, co? Ubrania też pasują do mnie tonacją, a kościotrup dodaje wnętrzu tajemniczości. Myślicie, że mam tu za dużo czaszek? Nie, ich nigdy nie jest zbyt wiele. Ale przytulny grób, to znaczy łóżko. Chwila, o tym nic nie wiedziałam. Skąd to się tu wzięło? Nic nie rozumiem. Ty to zrobiłaś? Musimy to naprawić. Ha, już wiem. Mogę to przykryć obrazem. Na pewno ci się spodoba. Wykorzystam gąbkę, żeby nałożyć farbę na płótno. Dzięki temu uzyskam pocieniowany efekt. W ten sposób namaluję kółko. Teraz poczekam, aż farba wyschnie i położę na nią talerz. A następnie pomaluję resztę obrazka na czarno. Oby mama nie była zła, że zabrałam jej talerz. Teraz znów poczekam, aż farba wyschnie. I użyję szczoteczki mamy, żeby rozpryskać białą farbę na czarnym tle. Okej, tyle wystarczy. Wycięłam wiedźmę z czarnej tektury. Przykleję ją tutaj. Co myślisz? Idealny obrazek. Przykryję nim całą dziurę. No, prawie. Myślę, że wykonałyśmy swoje zadanie. Co to jest? Ale się klei. Zabierz to. Co cię tak bawi? To moje smarki, prawda? O, okej. Tego nie wiedziałam. Hej, Lexi. Znalazłam twoje stare zabawki. Przejrzyj je. Część możemy oddać potrzebującym. Muszę to robić? Ta upiorna Rosia może ci pomóc. Nie znoszę jej. O, idę stąd. Wcale nie jesteś taka straszna. Okej, zobaczmy, co tu mamy. O, moja lalka. Kiedyś ją uwielbiałam. Ciągle się nią bawiłam. Jej też przydałaby się transformacja. Żegnaj, blondzie. Połóż się wygodnie. Zacznę od nałożenia czarnej farby na jej włosy. Potrzeba jej sporo. Włosy muszą się dobrze zabarwić. Jeszcze odrobinka. Tyle powinno wystarczyć. A teraz możemy ją rozprowadzić. Szczoteczka nada się do tego idealnie. Końcówki też trzeba pokryć. Spodoba ci się twój nowy kolor? Zaufaj mi, ja też się pofarbowałam. Wow, wyszło świetnie. Ale ta różowa sukienka musi zniknąć. Trzeba też zrobić ci makijaż. Musi pasować do twojego nowego stylu. Najpierw zetrę stary make-up patyczkiem. To nie potrwa długo. Chciałabym, żeby ktoś o mnie tak zadbał. Skóra musi być jasna. Pomaluję ją białą farbką. Nie ruszaj się, nie chcę pobrudzić twoich włosów. Wow, ale jesteś blada. Teraz wykorzystam cienki pędzelek. Ostrożnie namaluję nim brwi, a później oczy. Po co komu sztuczne rzęsy, skoro można je namalować? Teraz czas na usta. Mam też dla ciebie idealną sukienkę. Wyglądasz świetnie, chociaż z włosami coś jest nie tak. Tylko nie zwymiotuj. To rozumiem. Wow, czuję się, jakbym patrzyła w lustro. Lexi, co się dzieje? Gdzie są wszystkie zabawki? Nic nie rozumiem. Nie wierzę. O, hej, mamo, świetnie się tu bawimy. Zabawki ze mną zostają. Ale... Trochę mi słabo. O, tego się nie spodziewałam. Chyba nie podoba jej się mój nowy styl. Mamo, pobudka. O, złaź ze mnie. O. Ale ubaw. Ha? Ciekawe, co się stało. Mam nadzieję, że wszystko z nią okej. Hazel, co ty masz na sobie? Chyba trochę się zmieniłaś. Później ci to wyjaśnię. Co się stało? Coś okropnego. No mów. Chodzi o konkurs taneczny. Nie jestem gotowa. Pomożesz mi, proszę. Umiem tylko tyle. Fatalnie mi idzie. Proszę, przestań. Będę miała koszmary. Mówię serio. To wygląda, jakby cię wszystko bolało. Mówiłam, że jestem kiepska. Okej, patrz na mnie. Zaczniemy od podstaw. Potrząsaj ramionami w ten sposób. Teraz twoja kolej. Tak. Następnie wykręcanie żarówek. Daj się ponieść muzyce. Spróbuj. To wydaje się proste. Okej, teraz najciekawsza część. Udawaj pieska. I rozglądaj się na boki. Robię to właściwie? Czuję się trochę dziwnie. Właśnie o to chodzi. Zaczynamy od początku. Nie wiem, czy dam radę. Wierzę w ciebie. Właśnie tak. Świetnie ci idzie. Nie przestawaj.
Wow, umiem tańczyć! Podoba mi się to! Freestyle! Wiedziałam, że się uda! Patrz na te ruchy! Wow, jesteś świetna! Wiem, dużo ćwiczę! Okej, zamiana! Czas na odlotową końcówkę! Ręce do góry! Właśnie tak! Byłaś super! Dziękuję ci, Lexi! Jesteś najlepsza! Wiadomo, to znaczy nie ma sprawy? Chodź tutaj! Och, ale miło! Gdzie się podziała Rąsia? Ha? Nie kojarzę tego pudełka. Ciekawe, co jest w środku? Stare rzeczy? Ha, zajrzyjmy. Ale fajnie, lornetka. Skąd to wszystko się wzięło? Przyda się, gdy będę chciała kogoś szpiegować. O nie, znowu czuję, że będę psikać. Uf. Hej, patrzcie na to. To mi się podoba. Co do? Podkręcamy muzyczkę? Uwielbiam się zabawić podczas sprzątania. Oh yeah! La 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 la! Jestem gwiazdą rocka! Solówka! Dajesz, laska! Pokaż, co potrafisz! Woohoo! Yeah! Uwielbiam tę piosenkę! Mogłabym do niej tańczyć bez przerwy! Jestem w swoim żywiole! To nie koniec zabawy! Puci, puci! Podoba ci się mój taniec? Wiem, jest imponujący! Kiedyś cię go nauczę! Ale jeszcze nie widziałaś wszystkiego! Wow! Ale czat! Wow! Co to było? Bardzo dziwne! Mamo! O! Gdzie to znalazłaś? To twoje? O! Cóż! Widzę to pierwszy raz! Nigdy bym czegoś takiego nie założyła! Uhum. Szkoda! Byłoby fajnie! Chwila! Mama jednak ma swoją ciemną stronę! Ale odłożę to z powrotem do pudełka! Lepiej pójdę do klasy. Ciekawe, o czym będzie lekcja. Oby tego nikt nie widział. O kurczę, szkoda, że tego nie nagrałam. Co za łamaga. Zignoruj docinki Eni. Ciężko mi, czemu one są niemiłe? Tak, tak, i co z tego? Ech, denerwująca baba. Starałam się, a ona mnie karze. Eni, co się stało? Dziewczyny mnie wyśmiały. Znowu. Mam was na oku. A co u ciebie? Znów zawaliłam sprawdzian. Czwarty w tym tygodniu. Hej, mam pomysł. Zamieńmy się stylami. Rozumiesz? Wybierzemy sobie wzajemnie ciuchy. Brzmi jak dobra zabawa. Zróbmy to. Witaj w moim domu. Sporo tu różu. Zaczyna mnie ogarniać zwątpienie. Nie bój się. Cóż, sama nie wiem. Zaraz. Co się dzieje z twoją cerą? Co masz na myśli? Pokażę ci. O nie, ile pryszczy! Niedobrze, muszę się ich pozbyć! To smarowidło na pewno pomoże. Zawsze działa. Serio, Eni? Przestań, zetrzyj to! Czemu? To zwyczajny zabieg. Dobrze, zmyję to. Mam coś, co się przyda. Na pewno gdzieś tu jest. Masz gumową kaczuszkę? Dobra, to trochę dziwne. Czemu to przy sobie nosisz? Aha, znalazłam. O to mi chodziło. Nałożę to na twoje pryszcze. Dzięki temu znikną. Robi się gorąco. To piecze. Zetrzyj to, zetrzyj. Co to jest? O co ci chodzi? Zaraz. No tak. To tylko sos do chipsów. Przynajmniej byłaś przez chwilę ostra, rozumiesz? Tego nam trzeba. Nie ma mowy. Dobrze, najpierw ja. To przyjemna złota maseczka. Wypróbuj ją. Elegancka. I jaka przyjemna. I co teraz? Zdejmujemy ją na 3, 4. Już wystarczy. Ciekawe, co z moją skórą. Wow, spójrz na to. Ale mam kolczyków i tatuaży. O, a ja nie mam pryszczy. Mówiłam, że jest świetna. Przybij żółwika. Musisz się przebrać w coś innego. Pozbądźmy się różu. Spróbuj czegoś bardziej klasycznego. Nie patrzę. Ej, otwórz oczy.
To całkiem odmieni twój strój. Zrobię tylko parę poprawek. Wytnę dziurę w rajstopach, mniej więcej tu. Teraz przełóż je przez głowę. Mogłaś je najpierw uprać. Nogawki owiniemy wokół szyi, a potem zwiążemy. Proszę bardzo. Wow, to coś nowego. Sama nie wiem. Chodź ze mną, obejrzę twoje ciuchy. Co wybierzemy? Jednorożec. Może nie. Zaraz, to strój wróżki? Tak, śliczny, co? Pozbądź się go. To trudniejsze niż myślałam. Już wiem. Powinnaś mnie najpierw ostrzec. Spokojnie, to tylko koszulka. Ale zrobimy parę modyfikacji. Użyję tych szablonów. Ostrożnie je ułożę. Potem wezmę wybielacz. Popryskam całą koszulkę. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie. Koszulka musi być całkiem mokra. Nie zdejmę szablonu, tylko obrysuję. Linię domaluję białą farbą. Świetna zabawa. Zostanę projektantką. Popryskam trochę farbą, a teraz zabiorę szablon. Powstanie bardzo fajny efekt. Sama bym to nosiła. Co ty na to? Przymierz. Wow, to jest świetne. O, nie w moim stylu, ale fajne. Masz talent, Emmo. To nic takiego. Teraz ty się przebierzesz. Najpierw weźmiemy to. Dzięki temu łatwo nam pójdzie. Łap! Do czego służy? Wow, jak to zrobiłaś? Podoba mi się. Jest śliczne. Jak ładnie wyglądasz. No, i co teraz? Nie żuj gumy. Zaraz, a co z włosami? Musimy coś zrobić. Masz rację, ale co? Masz tu ładne flamastry. Pomalujmy włosy. Świetny pomysł. Podzielimy je na pasma. Każdy pomaluje innym mazakiem. Tusz wsiąknie i zmieni ich kolor. Użyję różnych barw. Nie trzeba chodzić do fryzjera. Pozbądź się okularów. Niech spojrzę. Wow, to jest super. Wiem. Zróbmy zdjęcie. Zaraz, nie tak szybko. Nie powinniśmy się umalować? Nie wierzę, że o tym zapomniałam. Zamieńmy się. I do dzieła. To będzie dla mnie coś zupełnie nowego. Hej, a to co? O, kalkomania z motylkiem. Pomogę ci ją odbić. Nie ruszaj się. Będzie ładnie wyglądać na oku. O, jaka śliczna. Pora na makijaż. Gotowe? Jesteś świetną wizerzystką, Annie. Też się umaluję. Czuję się jak buntowniczka. Chyba zacznę się częściej tak malować. Podoba mi się ciemny cień. Wyglądasz świetnie. Rób to częściej. Chodźmy do galerii. Wiem, że będą tam Jake i Kevin. Może Chris też tam pójdzie? Emma, przestań gadać. Ale... Pomaluję ci usta. Pokoloruję taśmę. Nie ruszaj się, musi być idealnie. Teraz oderwę taśmę. Auć! Nie muszę depilować twarzy. Odwrócę ją i przycisnę ci do ust. Zaraz, poczekajmy. To wystarczy. Wow, do twarzy ci. Ale tobie wciąż czegoś brakuje. Wyjmę to z plecaka. Potrzebujemy spinacza. To będzie świetny odcinek. Zetnę go o tak. Całkiem go wyprostuję. A teraz nawinę na ten pędzel. Zrobię sprężynę. To ciekawe. Trzeba to zrobić bardzo mocno. Tak jest świetnie. A teraz delikatnie potrząsnę. Rozpadnie się na części. O to właśnie chodziło. To będzie świetny kolczyk. Bez igieł i kłucia. Marzyłam o przekłutych ustach. Mama by się wściekła. Teraz pora na agrafkę. Delikatnie wsunę ją we włosy, a potem zepnę. A teraz to samo w poprzek. Musisz mieć ich więcej. Jesteśmy gotowe. Ale zamieńmy się plecakami. O, świetny pomysł. Z tamtym wyglądałabym jak kujon. Podoba mi się ten styl. Ale z nas, laski. Bardzo ładne. Chodźmy.
Bardzo się denerwuję. Wszystko będzie dobrze. Gotowa? Idziemy. Dziękujemy za spotkanie. Mamy dla was kilka opcji. Ten urwisto Oliver. Jest utalentowany, niezależny i lubi słuchać rocka. Swój chłop! Ale pomyśl, jak głośno będzie w mieszkaniu. Może jakaś spokojniejsza dusza? No to na przykład Mike. Zdjęcie mówi samo za siebie. Mike jest grzeczny, inteligentny i oczytany. To może ten, kochanie? Nie chcę takiego kujona! Ach, po namyśle. No, skoro tak. Specjalna oferta tylko dzisiaj. Lubię koty, jednorożce i długie spacery po plaży. Przyznaję, że jest pani urocza. Ale z całym szacunkiem nie. Nie wiecie, co tracicie. Bardzo mało jem. Cóż, większego wyboru już nie ma. Wednesday jest nieco inna. Szczerze mówiąc, przyprawia mnie o gęsią skórkę. Ja tam lubię tego od muzyki rockowej. Kochanie, spójrz na dzień tygodnia. To znak. Bierzemy Wednesday. Witaj w twoim nowym domu. Mam nadzieję, że będziesz tu szczęśliwa. Ha? Różowe ściany? Zabić się można? A raczej zabić dekoratora wnętrz. Niczym wyjęte wprost z moich koszmarów. Pluszowy miś, istne tortury. Tortury. Cześć! Jak ci się podoba twój nowy pokój? Niech no cię uściskam, siostrzyczko. Precz! Przestrzeń osobista. No weź, daj się przytulić. Jak miło. Już bawią się jak dwie siostry. Nie ma mowy. Poszli sobie? Auć! Nic mi nie jest! Czas na zmianę wystroju. To nie zajmie długo. Ach, tak lepiej. Chyba się poślizgnęłam. Hej, co się tu stało? A, troszkę tu ciemno, ale okej. Opowiedz mi o sobie. Chcę wiedzieć wszystko. Zamilknij. Czemu się chowasz? Hej, tutaj jestem! Chyba nie ma ochoty na rozmowę. Już wiem! Wszyscy lubią jednorożce. Tylko spokojnie, nie gryzie. Chyba... Masz gościa. Co znowu? Cóż to za monstrum? Jakie kolorowe? Fuj! Muszę coś z tym zrobić. Ale potrzebuję pomocy. Rączka, chodź no tu. Zrób mu makeover. Doskonale. Już nie kuje w oczy. Co? Co zrobiłaś z panem Rożkiem? Uległ metamorfozie. Jest równie czarny, co moje myśli. Dopiero teraz mogę go przytulić. Nie odchodź daleko, Ted. Muszę pomyśleć jakieś życzenie. Poddałam się urodzinowej konwencji. To dla mnie? Dziękuję! Ciekawe, co to? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. To będzie zabójcza niespodzianka. Super, uwielbiam niespodzianki. Wspaniałe, czyż nie? Moja głowa w słoiku? Co to ma być? Nie mogę na to patrzeć. Rozczarowujące. Ciężko nad tym pracowałam. Może nie lubi ogórków kiszonych? Minął kolejny rok. Niech spełnią się wszystkie moje życzenia. Mało prawdopodobne. Nie chcę żadnego prezentu od ciebie. Otwieraj, nie marudź. Okej, tylko spokojnie. Nic nie może być gorsze od piklowanej głowy. Naturalnie. Co to takiego? Czy to niemożliwe? Wszystkiego najlepszego. Co za wspaniały tort! 18 lat! Jak ten czas leci? Dzień jak każdy inny. Ale ponownie uległam konwencji i przygotowałam ci upominek. Ha? W tym roku jestem przygotowana. Nic mnie nie wystraszy. Jak to? Nie mogę uwierzyć. Jakie urocze! Nie spodziewałam się tego po tobie. Naprawdę piękne. Dziękuję, Wednesday. Niespodzianka. Ale dlaczego? Twoje cierpienie jest dla mnie jak balsam. Co to za niedoróbka? Wybacz, już poprawiam. Miałam świetny pomysł z tym prezentem. Nie tak planowałam spędzić swoje urodziny. Wracaj do roboty i przestań narzekać. Kiedyś ci się odpłacę. Nie ma nic bardziej relaksującego.
niż spokojne popołudnie z ciekawą książką. Cicho, mamo, próbuję się skoncentrować. Ha? Tego się nie spodziewałam. Wednesday? Nie słyszę cię. Hej! Wednesday! Zamilcz, wiedźmo. Jesteś non-stop przyklejona do tego telefonu. Oddaj mi go. Co to ma znaczyć? Zrób sobie przerwę. Wyjdź na dwór, zażyj świeżego powietrza. Przeklinam cię po 7 pokoleń. Pójdę coś zjeść. Czuję mroczną żądzę na coś słodkiego. Zamiast słodyczy zjedz sobie jabłko. A tak, nie lubisz być dotykana. Moja furia nie zna granic. Zasłużyłam na kąpiel. Po całym dniu w pracy. Nie ma to jak porządnie wymoczyć się w gorącej wodzie. Byłoby tragicznie, gdyby ktoś odebrał ci tę przyjemność. Poczytam sobie w wannie. Intrygujące. Wyglądasz samotnie. Potrzebujesz towarzystwa. Ha? Kto tam? Witaj, matko. Wednesday, co ty wyrabiasz? Czy to piranie? Nie rób tego! Błagam cię! Jesteś szalona! Gdzie się wybierasz? Następnym razem wezmę prysznic. Ale pani Kara? Te konkretne piranie są zupełnie nieszkodliwe. Czemu przygarnęliśmy taką dewiantkę? Co znowu? A pasz satanas? Wyluzuj, mamo. Zobacz. To był tylko żart? Nie wiedziałam, że masz poczucie humoru. Ups, przepraszam. Przekąszę coś przed pójściem spać. Dobrze, że odłożyłam coś na czarną godzinę. Słodkość przepełnia mnie gorzkim uczuciem. Co ty tam masz? Milcz, różowa zarazo. W mroczne objęcia snu. Wiedziałam, że ma schowane słodycze. Cichutko jak mysz. Umieram ze strachu. Upewnię się, czy rzeczywiście śpi. Hej, śpisz? Pożegnaj się z tymi słodyczami. Ale ma zapasik. Zabiorę je do swojego łóżka. Wednesday nie będzie nic podejrzewać. Zbrodnia doskonała. Zacznę od tego batonika. Uff, przez chwilę myślałam. Pychota? Okej, reszta na jutro. Smakowało mi. Słodkich snów, Inet. Ma czelność kraść moje słodycze. Rączka, do mnie. Pojąłeś? Dobrze, do roboty. I nie obudź jej przypadkiem. Pospiesz się. Tak jest. Dobra, rączka. To ją nauczy, żeby nie kraść. Wiem, że z rana nie powinnam jeść słodyczy, ale... Ha? Gdzie się podziały? Muszę przyjrzeć się bliżej. Interesujące. Puste opakowanie i same cukierki. Podążę tym śladem. Ciekawe, gdzie prowadzi. Czuję, że jestem blisko. Mogłam się domyślić. Wednesday? Wszystko w porządku? Hej, Wednesday! Co to? Co to ma być? Mam cię. Jesteś taki milutki i mięciusi, Ted. Hej, co się? Pomocy! Nie wyrywaj się! No to spadam. Ostatnio miewam intrygujące koszmary. Gdzie się podziała Inet? Zaraz, co to jest? Ktoś porwał Inet? Kto by ją chciał? Jestem rozdarta. Fakt, że jest irytująca, ale z drugiej strony jest moją siostrą. Pomocy! Przynajmniej będzie moją dłużniczką. To samochód z mojej wizji. Ciekawe, czy wciąż tu jest. Inet, jesteś tu? Wednesday? Nie przypuszczałam, że ucieszę się na twój widok. Wzajemnie. Najpierw cię rozwiążę. Jesteś moją bohaterką. Nawet o tym nie myśl. Wciąż nie lubisz przytulania, co? W każdym razie jeszcze raz dziękuję. Okej, ale tylko raz. To najlepszy prezent, jaki mogłaś mi sprawić. Zadanie wykonane. Lubię szczęśliwe zakończenia. Ja też.
Co to za góra brudnych garów? No, bierz się za robotę. Że co? W życiu? Ty zmywasz? Sorki, muszę to odebrać. Chris, co do? Chyba nie mam wyjścia. Nienawidzę zmywać garów. Czemu wszystko jest uwalone keczupem? O, w sumie to mam świetny pomysł. Pora wziąć zaufany czerwony flamaster. Do tego czarny długopis i kreda. Voilà! Wygląda cudnie! Teraz przedstawienie konkret. Aaa! Matko, jak boli! Co? Co się stało? Ale się skaleczyłaś! Dobra, ty sobie usiądź! Odpoczywaj, a ja się zajmę garami! Dzięki, Chris! Ból jest nie do zniesienia! Ej, co ci tak wesoło? Pora na trenio! Już widzę te muły! Będę mega siłaczem! Jakbym oglądała film klasy Z, żenada! Wszystkie chłopy tak się tym jarają? Wymarzę to z pamięci konkretną dawką Nutelli! Mam kolejny świetny pomysł! Klej skutecznie ostudzi zapał Chrisa! Teraz wystarczy zakręcić! Chris! Pomożesz mi z Nutellą? Mocno zakręcona! Z takimi mułami odkręcę to raz dwa! Normalnie zginiesz beze mnie! No, tu trzeba siły mózgu! Dalej, Chris! Dasz radę! Co za czort to zakręcił! To na nic! Nie dam rady! No dobra, wyciągnę go z opresji. Wjeżdżając mu na ambicje. Może spróbuję jeszcze raz? Co? Na bank tego nie odkręcisz. Tu trzeba mięśni. Z ciebie tylko skóra i kości. Próbujemy. Jak to możliwe? Przecież nie masz mięśni. Wracam do treningu. Ale dał się nabrać. Co za głąb. Obserwuję cię, ani mi się waż pić mojego soku. Już się boję. Ale zakazany owoc smakuje najlepiej. No to pijemy? Ach, dobry soczek i nic nie zauważył. Gdzie jest mój sok? Normalnie zniknął, co do kropli. Wiem, że go wychlałaś. Przegięła. Srogo przegięła. Już ja jej pokażę. No i proszę, pasuje idealnie. O nie! Dłoń utknęła mi w dzbanku! O nie! I co my teraz zrobimy? Nie ruszaj się! Zdejmę go! Czekaj, mam pomysł! Oliwa na bank pomoże! Nie! Ani drgnie! Czekaj, zamieniłeś dłonie! Ty kanciarzu! Mam cię! Dałaś się nabrać! Turbo doładowanie Pringlesem! Jeszcze trochę i przejdę ten level! O, Chris! Twoja głowa zasłania mi telefon! Zajmij się czymś, okej? Chris! Jak ci się podoba moja nowa kiecka? No weź! Chodźmy na imprezę! Sorki, ale nie! Mam grę do przejścia! Ale kupiłam już bilety! No chodź, będzie fajnie! Nigdzie nie idę! No super! Chipsy się skończyły! Idę po więcej! Ach, naprawdę nie chcę iść! Nie wierzę, że gra jest ważniejsza ode mnie! Pora dać mu nauczkę! Wyjmę poduszkę, włożę wiadro z wodą i przykryję kocykiem. O, idzie i jest wpatrzony w telefon. Zaraz usiądzie. Ha, ktoś tu się zmoczył. Ale zimne, coś narobiła. Jestem przemoczony. Teraz muszę się przebrać. Składamy ciuszki, nic nie może się pominąć. Proszę bardzo, absolutna perfekcja.
I żadnych kłaków. Teraz odkładamy. Powoli, ostrożnie, odłożone. Prosto na swoje miejsce. To samo z pozostałymi ciuchami. Ach, idealnie złożone ubrania. Ale się kimłem. Tak trochę sporo tych ciuchów. Nie chce mi się ich składać. Ty, ale mam pomysł. Chodźcie tu, ciuszki. Dobra, wszystko zwinięte. No i proszę, prawie idealna kula. Ciekawe, czy trafię za trzy. Odbija się od biurka i półki i prosto do szafy. Tak, trafiony, zatopiony. Ach, ale mi się dobrze spało. Pora wstać i zacząć dzień. O panie, co za noc. Musiałem zasnąć podczas gry. Wow, ale mi z gęby jedzie. Buu, jestem uroczym duszkiem. Okej, zajmijmy się oczami. Idealnie, świeżutka i gładziutka skóra. Ale się nie wyspałem. Lepiej umyję zęby. Nie żałujemy. I po co komu szczoteczka do zębów? No, o wiele lepiej. Ten nowy żel jest obłędny. Jeszcze masło do ciała i krem. Filtr też. Świetny ten żel, 10 w jednym. Nie trzeba mydła i szamponu. Powinnam kręcić TikToki. Skąd wziął się ten pryszcz? Jeszcze kapka pudru i gotowe. Czas wybrać jakieś ciuszki. Nie, to nie. Sprawdźmy skrzydła. Mogło być gorzej. Dobra, można iść. Och, ale bym sobie potańczyła. Ale teraz tego nie włożę. Skandal! Nie mam się w co ubrać. Ach, to będzie dobry dzień. W końcu. Zaraz, już wieczór? No pięknie. Lepiej wrócę do domu. Pora wstawać. To będzie udany dzień. Dobry strój to połowa sukcesu. Tak, wyglądam znakomicie. Nie cierpię poranków. Mniejsza, może być. Muszę ogarnąć te włosy. To ja rozumiem. Wygram to starcie. Zobaczymy. Dobrze. Książka przygotowana, można iść na lekcję. O nie, spóźnię się. Z drogi, lekcja się zaczyna. O, czemu nie? I po deskorolce. Udało się, lepiej ją oddam. No hej, cieszę się, że wróciłaś. Zabawne. Nikt nie widział, prawda? O nie! Kolejna przeszkoda! Tak łatwo się nie dam. Czy ona jest jakimś pająkiem? Tak, udało się! Niech to, sznurówka! Klasa jest tak blisko! Ale nie mogę tego zignorować! To bardzo niebezpieczne! Spokojnie, już kończę. Okej, już się nie przewrócisz. Przepraszam za spóźnienie. To się już nie powtórzy. Obiecuję. Błagam o wybaczenie. Przyszłaś na czas. O, to wspaniale. Bardzo mnie to cieszy. No dobrze, moi drodzy.
Zadzwoń później. Ha! Spóźniłaś się? No. I co z tego? Usiądź. Nie cierpię się uczyć. W końcu spadam stąd. Nikt nie patrzy? Może uda mi się jakoś zjeść cukierka? Takie małe co nieco. Pycha! Głodna jestem. Też bym coś zjadła. A ta co wyprawia? Nikt nie patrzy. Teraz albo nigdy. Aż sama zgłodniałam. Tak, uwielbiam Pringlesy. Co to za odgłosy? Ech, no jasne. Co? Nie waż się. Dobrze, że wzięłam dużą paczkę popcornu. Pora na grilla. Dość tego. Co ty wyprawiasz? Ma mi pani coś do powiedzenia? Nie. Wszystko w porządku. Tak myślałam. No, przepraszam. Poczęstuję resztę, jeśli pozwolisz. Proszę, smacznego. I dla ciebie? Każdy dostał porcję? Super. Okej. Na co się gapisz? Na nic. Muszę się przygotować do testu. To mój ołówek do angielskiego. A ten jest do testu. Dzięki niemu zawsze dostaję szóstkę. Dobrze, zaczynamy. Hej, to moje miejsce. Chyba nie. Spóźnialscy nie mają prawa wybierać ławki. Dobra. Dzisiaj test. Kurka, nie przygotowałam się. Oj, podchwytliwe pytanie, ale znam odpowiedź. Nie mam nawet ołówka. Nie znam żadnej odpowiedzi. Dobrze, że ona się nauczyła. O, nie ściągaj! Muszę się bardziej postarać. Żartujesz sobie? Nie pozwalam! Wiem, jak chronić swoje odpowiedzi. Zbudowała wokół siebie fortecę. Świetnie. I co teraz? Zaufam losowi. Okej, odpowiedź E. I kolejne pytanie. Kurczę, kostka mi upadła. Zniknęła. Dobrze, że mam zapasową. Och, skąd to się tu wzięło? Okej. Chyba czas na większy kaliber. Tej na pewno nie zgubię. Oj, zepsułam jej książkowy zamek. Dosyć tego. Ty i ty, wynocha. Z przyjemnością. I tak bym oblała. Ale ja chciałam napisać ten test! Dobra, moja ulubiona lekcja. Nie wierzę, że dostałam karę. Nawet nauczycielka się obija.
Siema! Tak myślałam, że cię tu zobaczę. To nie fair! Ja tu nie pasuję! Co? Na ławce jest pajęczyna! Och, muszę ją wyczyścić! Może być! O, wow! Ale przystojniak! Wygląda na łobuza! Ha! Ślicznotka się zakochała! Ładnie dzisiaj wyglądam? Chyba tak! Może? Ha! Wpadłam na pomysł! Nigdy na mnie nie zwróci uwagi! Pst! To ja! Chodź ze mną! Chodź poważnie! Pomogę ci! Ten pokój przyprawia o dreszcze! Trzymaj! Przymierz to! To? A może to? Na pewno coś wymyślę! O tak! O to mi właśnie chodziło! Chodź! Masz chłopaka do poderwania! Patrz, tam jest! Łobuz na horyzoncie! Bierz go! Okej. Oby tego nie spaprała. Hej! Jesteś tu nowa? No, hej! Za mała. Muszę wziąć większą lornetkę. Odbywaliśmy ostatnio razem karę. Dobrze ci idzie. Puść mu oczko. Okej, łatwizna. Zadziałało! Odmrugał! Ach, co? Skąd się wzięły te muchy? Tak! Patrz na to! Uwzięły się na mnie! Wow! Robi się dziwnie! Za dziwnie! Nara! Nic ci nie jest? Uderzyłaś się w głowę? Chodź, pomogę ci wstać! Dałaś z siebie wszystko. Przynajmniej się zaprzyjaźniłyśmy. Hej! Zapomniałaś plecaka. Łap! Dzięki. Do zoba. Luz. Dobrze. Plecak? Jest. Książki? Dobrze. Zeszyty, ołówki, długopisy i butelka z wodą? Wyśmienicie. Dobrze nam idzie. Kończmy to. Nie wybaczyłabym sobie, gdybyś czegoś zapomniał. Wszystko na miejscu? Możesz iść do szkoły. Super! Nie mogę się doczekać! O, matusiu! Będę tęsknić, jak cię nie będzie! Dziękuję! Ja także będę tęsknił! Do widzenia! Bon voyage, dziecko! Mój książę! Dwa, trzy... Co dalej? Zapisuję równanie! Hej! To jest matole? O, wow! Nie wierzę! Co za piękność! Ach! Nie wierzę, że muszę tu być! Nienawidzę szkoły! Nieważne. O, matusiu, ale się cieszę. Te, robisz do mnie maślane oczy? Co? Nie, odsuń się. Zasłaniasz mi równanie na tablicy. O ja, równanie wciąż tam jest. Takie piękne. Nie wytrzymam. Patrzcie, jakie skomplikowane. Cóż za kalkulacje. Ach, nieważne. Co za kujon. Ohyda. Dawaj chusteczkę. Huh? Zaraz nie wytrzymam. Oj, ja cię! Co za ciacho! Wszystko w porządku? Co się dzieje? Złaź mi z drogi, blokujesz widok. A jak? Przyszedłem na matmę. Ciśniemy z koksem. Chcesz się stąd zerwać, mała? Myślałam, że nie spytasz. No dobrze, sprawdziłem wasze testy. Nudzę się. O, to mój test. O rany, to mój wynik? Nie wierzę. Tak! Odpowiedziałam poprawnie na połowę pytań! Jestem najlepsza! Tak! Ła! Co za emocje? Nie ogarniam jej! To przecież beznadziejny wynik! Poważnie! Zaraz go poprawię! Gotowe? Oddaję ci test! Z nową oceną! Co? Zmienił mi wynik? Ech, oj tam! Ile konfetti? To absolutnie niedorzeczne. O, w końcu! Zaraz dowiem się, jaki zdobyłem wynik. Proszę. Zaraz. Co do? Co to jest? 99%? Serio? Tak, to twój wynik.
Niech zobaczę. Mam nadzieję, że nikt nie ma lepszego wyniku. Nie, nie, to straszne. Coraz mniej lubię tę klasę. Co za udręko. Nie zdobyłeś 100%? I ty śmiesz być moim synem? Teraz będę musiał wyprowadzić się z domu. Będę bezdomny. Moje dotychczasowe życie legnie w gruzach. Nie mam dokąd pójść. I jeszcze ten gorąc w dodatku. Och, dlaczego nie zdobyłem maksimum punktów? Oddaj mi ten test. Poprawię to. Już. 99 na 99. Idealnie. Twój nowy wynik. He? Zaraz. Maksimum punktów? Skaj, patrz! Zdobyłem maksimum punktów! Matusiu, jestem tak szczęśliwy, że zaraz odfrunę! Co do jasnej, ho! Wygląda na to, że jestem przed wszystkimi. W takim razie rozpakuję rzeczy i poczekam na lekcję. Uff, mam tyle rzeczy? Trochę to nieporęczne. No dobrze, usiądźmy przy biurku. Całkiem fajnie być tu tak wcześnie. Okej, otwieramy walizkę. A oto i moje piórniki. Muszę je starannie ułożyć. Wygląda okej. Co dalej? O! Mam najlepsze zakreślacze. Je też ładnie ułożę. Ach, lepiej skalibruję linijkę. Upewnię się, że dobrze mierzy. Dobrze, zakreślacze musi dzielić taki sam dystans. Okej, odrobinę w tę stronę. Już, idealnie. Uff, żmudna i ciężka praca. Musi być idealnie. Ta na miejscu, teraz ta. I ostatnie dwie. Mam przy sobie wszystkie kątomierze. Chwila. Jakaś plamka. Wyczyszczę. O, znacznie lepiej. Gdzie powinienem je położyć? Tu, idealnie. Ale się cieszę. Wszystko na miejscu i jestem gotowy na lekcję. Do rozpoczęcia jest jeszcze mnóstwo czasu. Tak, nożyczki idealnie naoliwione i gotowe do cięcia. Odpocznę chwilkę. Należy mi się jak psu buda. Zaczynajmy lekcję. Najpierw lista obecności. Olivia? Jestem. Julie? Jestem zwarta i gotowa. Tak, tak, wystarczy. Nie musi pan czytać mojego imienia. Jestem. Sky, jesteś? Sky, jesteś tutaj? Widział ją ktoś? Ach, spóźniłam się. Muszę jakoś dojść do ławki. Ach, szkoła to wrzutna, nie powiem czym. Och, ostatni raz. Sky! Okej, udało się. Muszę dostać się do biurka. W końcu. Och, przepraszam, jestem. Co do? Cały czas tu byłaś? Tak. Tak jak chyba Sor widzi, co nie? Nieważne. Proszę pana. Mamy tu śpiącą królewnę. O, faktycznie. To do niego niepodobne. Tak, śpi jak suseł. Co? O nie, moja organizacja. Wow, spokojnie. Wszystko muszę robić od nowa. Kolejna lekcja. Usiądę w ławce. To moja ławka, kujonie. Nie, oddawaj. Zostaw to krzesło, Lizusie. Walka! Całkiem niezły balon. Co za nuda. Nie śpię tylko dzięki tej gumie. Sky, co ty wyprawiasz? Nic. Nie do wiary. Żadnego rzucia gumy na mojej lekcji. Tej gumy? No dobra, jakby mi zależało. Wow, Sky! Jesteś ekstra! Nie wierzymy, że to zrobiłaś! Niewiarygodne! Uwielbiam te lekcje. Co jest pod biurkiem? Fuj, ohyda! To guma! Muszę się pozbyć każdej z nich. Jeszcze jedna. Gotowe! To było ohydne! Sorze, wyczyściłem biurko. Wow, nie wierzę. Jesteś chyba najlepszym uczniem na świecie. Oklaski, brawa tylko i wyłącznie dla ciebie. Nie mogę uwierzyć, nigdy nie byłem tak szczęśliwy. Ach, co za beznadziejne równanie. Ja mam to niby rozwiązać jak jakiś kujon? Wiecie co, nie ma opcji, po prostu je zetrę. Wow, Sky, ale jesteś czadowa. Starłaś całe równanie, nice. Matma, kocham równania matematyczne. Prościzna. Odpowiedź to 4. Poprawna odpowiedź. Brawo! Oklaski dla niego! Kto zna odpowiedź na to pytanie? O, ja! Proszę mnie wybrać! Odpowiem! Proszę wybrać mnie! Podnoszę rękę! W porządku. Podaj odpowiedź. 92! Dobrze. Wspaniale! Jestem najlepszy, a ty najgorsza, Sky. No dobrze. Kto odpowie na to pytanie? Ech, ale to głupie.
No dobra, podniosę rękę. O, Sky, chcesz odpowiedzieć? Nie, tylko se piony przybijam. Sky, znów to zrobiłaś, ekstra! Sky, 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 Sky! Przestańcie! Zostawcie ją i wynocha z mojej klasy! Zostaw to, Sky, to moje! Przestańcie już! Macie drugie krzesło, podzielcie się nim! No, siadać! Gęby na kłódki i pisać test! Macie 30 minut, więc ich nie zmarnujcie! Do roboty! Zobaczmy, co jest na drugiej stronie. Gdzie mój długopis? Nie mogę go znaleźć. Te, biorę twój długopis. Pogódź się z tym. Jak chcesz. Sky, jesteś beznadziejna. Naskarżę na ciebie, to się czegoś nauczysz. Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Hej, chwileczkę. Przypomniało mi się, jak kiedyś czytałem książkę od biologii. Wow, dziwne wspomnienie. I w niczym mi nie pomogło. Och, mam w nosie te głupie testy. Ale czy na pewno? Wyciągnę to. Nikt nie patrzy. Ha, wiedziałam, żeby wziąć dzisiaj ściągę. No to spisujemy odpowiedzi. Już, nikt nic nie widział. Pora na kolejną ściągę. I to poprawna odpowiedź. Gotowe. Poprawna odpowiedź to C, a może D? Dzięki, smartwatchu. Wiedziałam, że warto cię dziś założyć. Czas na ściągę z palca. Jest malutka, ale pomoże mi zaliczyć ten test. Super. Wygląda na to, że poprawna odpowiedź to D. A tu mam pozostałe równania. I co się gapisz? Czep się swojego testu. Zaraz użyję mojej własnej ściągi. Spisałem odpowiedzi na dłoni. Tak na wszelki wypadek. Co? Och, on bezczelnie ściąga. Och, facetka w ruchu. Co ty wyprawiasz? Normalnie nie wierzę. Jak mogłeś? Ona ma znacznie więcej ściąg! Kto, ja? Ja nic nie mam! Proszę, sorka zobaczy! Cóż, nic nie widzę na jej dłoni! Co? Ale... To najgorszy dzień w moim życiu! Okej? Masz całą twarz w tuszu i matnie! Jakie są wasze ulubione kosmetyczne sztuczki? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić dobrej zabawy.